Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Dziś rozpoczęliśmy trochę nietypowo, bo przyjechał do nas, do Gliwic, prosto z Londynu, Ironman. Ale ten prawdziwy, z krwi i kości. Powitajmy Piotra Dudka. Witam Cię, Marku. Zapraszam. Dziękuję. Piotrze, zapewniam Cię, że nasi widzowie nie spodziewali się takiego początku. To był triatlon, prawda? Tak, zgadza się. Miałem przyjemność uprawiać kilka różnych dyscyplin sportu i w tym momencie wybrałem sobie triatlon. Uważam, że się dosyć dobrze spełnia w nim. I mam takie fajne osiągnięcia. 3 lata temu Staffordshire, połowę Ironmana, 2 lata temu Barcelona, pełen Ironman dla niewtajemniczonych. Dystanse, które tam są, są, pierwsza rzecz to jest pływanie mniej więcej 4 km, później 200 km na rowerze i maraton na koniec. Rok temu Gdynia i mam nadzieję, że powrócę do startów regularnych, że COVID nam na to pozwoli. No jest wyzwanie, powiem Ci, gratuluję. Ale to nie był powód, dla którego wyjechałeś kiedyś do Wielkiej Brytanii. Nie, powiem tak. Miałem taki krótki epizod na studiach, pracowałem jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Tam zobaczyłem, jak budownictwo świetnie sobie radzi w połączeniu z IT. To mi dało do myślenia i parafrazując zdanie, które słyszałem w filmie Bogowie bodajże, trzeba było mnie nie wysyłać na zachód, nie wiedziałbym jak jest. No tak. I dzięki temu, że miałem tą wiedzę, nadarzyła się okazja po otwarciu granic w Unii Europejskiej. Firma Line Group przyjechała do Polski, dokonywała rekrutacji na projekt Heathrow Terminal 5. Bardzo innowacyjny, nowoczesny projekt w tamtym czasie. I zacząłem tam pracować. Następny projekt Skańska, 2 lata, Olympic Village, następny projekt Balfour Beatty z Blackfriars Station Bridge. To jest stacja kolejowa na moście, pokryta panelami fotowoltaicznymi. Dokładnie. Na nas filmu. Wszędzie mamy tą innowacyjność pojawiającą się. I ostatnie 5 lat to są projekty reprezentując stronę klienta, czyli tak zwana ciemna strona mocy. Crossrail, 2 lata i 3 lata London Bridge Station. Czyli przedstawiciele zamawiającego. Dokładnie tak. Naszego PKP bądź Metro Warszawskie. Zgadza się. Wiem, Piotrze, że bardzo angażujesz się w działalność związków polonijnych Wielkiej Brytanii. Chodzi mi tutaj głównie o Stowarzyszenie Techników Polskich Wielkiej Brytanii. O ile wiem, powstało to zacne stowarzyszenie jeszcze w czasach bitwy o Anglię, tak? Tak jest. STP, Stowarzyszenie Techników Polskich, powstało w 1940 roku. We wrześniu pierwsze spotkanie odbyło się w Ognisku Polskim w Londynie przy akompaniamencie syren, właśnie mówiących o nalocie bombowym. Stowarzyszenie przez wiele lat pomagało naszym rodakom na rynku brytyjskim. W chwili obecnej ja bym powiedział, że daje nam receptę na sukces. Czyli młodzi ludzie przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii chcą dostać porcję informacji, jak sobie radzić na tym rynku i oni otrzymują tą wiedzę bezpośrednio od nas. Ale stowarzyszenie to także enigma, o ile pamiętam. No i oczywiście twoja kadencja w latach 2012-15. Tak. Enigma jest to takie hasło bardzo rozpoznawalne, ale tutaj należy, ja bym chciał dodać, że nasi członkowie w stowarzyszeniu mieli przyjemność wspierać te działania techniczne, jeżeli chodzi o uzbrojenie w II wojnie światowej i pochwalmy się patentami naszych członków typu peryskop czołgowy, działko przeciwlotnicze Polsten, czy wykrywacze min, czy wykrywacze łodzi podwodnych. To są osiągnięcia naszych członków i to daje do myślenia, że STP no, przydało się na coś. Jeżeli chodzi o moją kadencję, wymienię tylko 3 najważniejsze elementy. Uważam, że pierwsza rzecz to jest zmiana pokoleniowa, która nastąpiła za mojej kadencji jako prezesa STP. 2, to jest Akademia Techniczna. Razem z 3 moimi kolegami inżynierami założyliśmy Akademię Techniczną, do dzisiejszego dnia istnieje. I BIM dla Polski. A tutaj muszę to powiedzieć, BIM dla Polski, parę konferencji naukowych,
które odbyły się do tej pory. Jak zaimplementować BIM w Polsce? Będąc tak długo w Wielkiej Brytanii, zapewne musiałeś obserwować od samego początku, jak wyglądało budowanie tak zwanego Digital Britain. A kiedy nastąpił ten moment, że stwierdziłeś, że trzeba ten BIM używać naprawdę na poważnie? Myślę, że od razu po przyjeździe do Wielkiej Brytanii zauważyłem, że na Heathrow bez tak zwanego BIM Roadmap nie byłaby szansy realizacji takiego gigantycznego infrastrukturalnego projektu. Ja tylko nadmienię, że projekt składa się z terminalu A, B i C. I czas realizacji to jest kilka dobrych lat. Budżet 4,7 miliarda funtów. To daje do myślenia, że bez innowacyjności nie da się przeprowadzić takich projektów. Pozostałe projekty, przy których pracowałem z generalnymi wykonawcami, czyli Olympic Village, czy też Blackfriars Station, tylko mnie umocniły w tym przekonaniu, że BIM jest tą odpowiedzią, aby mieć pełen sukces na projekcie budowlanym. Mm-hmm. No bo właściwie z tej twojej kariery, którą przedstawiłeś, rzeczywiście wynika, że pracowałeś nie tylko dla generalnych wykonawców, ale również, jak to określiłeś, byłeś po tej stronie ciemnej stronie mocy. Jakie to było doświadczenie pracować dla zamawiających? Fantastyczne, zgadza się, fantastyczne doświadczenie, świetni ludzie i ludzie, którzy mają otwarte open mind na innowacyjność, wiedzą, jak je wykorzystywać, jak tą innowacyjność. Podam przykłady. Wykorzystywanie VR, IR, czyli rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość do przekonywania klientów, jak sobie radzić w ciężkich warunkach projektowych, wykonawczych. Do tego choćby nawet druk 3D wykorzystywany do logistyki, do przepisów BHP. Idźmy dalej. Odbiory techniczne, wykorzystując urządzenia mobilne. To wszystko to jest realizowane właśnie za pomocą tych BIM-ów w UK. A czy możesz potwierdzić to, co wcześniej w tym studio mówili Marcin Pszczółka z Norwegii, czy Maciej Kindler z Wielkiej Brytanii, że polscy inżynierowie jednak świetnie radzą sobie w tych dużych kontraktach, w których wykorzystywany jest BIM. Masz na to jakieś swoje własne wytłumaczenie? Tak. Ja się oprę na faktach tutaj. Stowarzyszenie STP. Mamy tam prezesów, którzy powiedzmy sobie, na co dzień stykają się z tą innowacyjnością. Podam przykłady. Pan doktor Andrzej Furmaniak, pracujący przy projektach Network Rail ze mną, w tym momencie buduje kolej w Stanach Zjednoczonych. Doktor Marian Zastawny, świetnie się realizuje w firmie Siemens. Piotr Świeboda, który jest odpowiedzialny za jakość na Crossrail. To są ludzie, gdzie pokazują, że innowacyjność jest wpisana u nich niejako w kod DNA. But finally you came back to Poland. But it wasn't just Brexit, was it? You've got right. It's difficult to say I'm back to Poland for 100%. In my opinion, one leg is still there because one of the company is collaborating with me, SPI. I'm thinking about them. And I'm 100% convinced that situation, it will continue. Yeah. Why? Because we've got global village. Yeah, so I really don't have to be physically in Poland or in UK. I can be work around the world, especially we've got COVID situation. So that's BIM is a very good tool to work in this particularly conditions. That's right, I agree with you. A teraz tworzysz podstawy działania brytyjskiej spółki SPI w naszym kraju. Możesz coś powiedzieć o swojej misji? Tak, znam SPI z bardzo dobrych wyników w UK. Obsługują oni inwestycje infrastrukturalne, pracując bezpośrednio z klientem lub z generalnymi wykonawcami i korzystając ich z wiedzy, doświadczenia, grzechem by było nie spróbować zaimplementować tych wszystkich rozwiązań innowacyjnych na Polskę. Dlatego poproszono mnie, żebym pomógł im w realizacji takiego planu jak stworzenie przyczółka na Europę Centralną i Wschodnią i implementowania tego BIM-u.
Wiem, że zaplanowaliście takie nawet specjalne wydarzenie, specjalną sesję, którą zatytułowana jest Smart Infrastructure, poświęconą właśnie dużym inwestycjom infrastrukturalnym. Patronat na nią mają objąć departamenty handlu zagranicznego ambasad brytyjskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Czy jakieś szczegóły potrafisz nam już zdradzić? Faktycznie planujemy podczas InfraWIM zaprosić ludzi, którzy mają mega wielkie doświadczenie w kreowaniu tego BIM-u, w stworzeniu strategii i realizacji BIM-u na projektach infrastrukturalnych w Wielkiej Brytanii. SPI, mając doświadczenie przy takich projektach jak Heathrow, czy Liverpool Station, czy King Cross, ma się czym pochwalić i mam nadzieję, że dojdzie to do skutku. Trzymam kciuki. Mm-hmm. No ale główny tytuł tej sesji to jest Smart Infrastructure. To jak w takim razie postrzegasz rolę BIM w tym wizjonerskim spojrzeniu na nasze drogi, koleje, mosty? Ja bym tutaj podkreślił jeden bardzo ważny element, mianowicie facility management. Jeżeli projekty są realizowane w BIM-ie i mamy przyjemność też widzieć w realizacji bliźniaka cyfrowego, to w jaki sposób inwestor może wykorzystywać pełną tą wiedzę, która powstaje o projekcie i wykorzystywać ją bezpośrednio do facility management. Jest to bardzo kluczowe, żeby dostrzec tą mega wielką wartość BIM-u. No, a jak postrzegasz nasze polskie plany rozwoju infrastruktury, szczególnie w zakresie integracji ich z krajami Europy Środkowo-Wschodniej? Jak wiemy, toczy się fajny projekt, który się nazywa Rail Baltica, projekt kolejowy. Jak wiemy, na tym projekcie kolejowym mamy wymagania formalne BIM. Mhm. Marzy mi się, żeby w Polsce też zamawiający stworzył wymagania formalne, gdzie będziemy musieli zobaczyć ten BIM na poziomie 1, 2 i 3. Mm-hmm. No, to nie tylko Baltic Rail, ale również i wielkie inwestycje związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym, prawda, również kolejowe. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Mam nadzieję, że widzimy się w październiku na InfraBIM. Będziemy obecni na specjalnej sesji Smart Infrastructure razem z innymi wieloma wybitnymi ekspertami z Wielkiej Brytanii od BIM. Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne wydania naszego InfraStudio. Dziękujemy.